Yo, cześć, Magowie, z obecnej strony Kiebo, za w dzisiejszym odcinku gramy bitwy tylko i wyłącznie powyżej 100 dolków. Więc... No... Dobre, co? Bo dawno bitewek nie było, więc sobie tak popykamy. No i dzisiaj też coś wam rozlosuję z poprzedniego odcinka, ten PP Bizonek już pewnie tam do was poleciał. Oczywiście będzie to na następnych odcinkach, to będzie udokumentowane, żeby nie było. A dzisiaj poleci do was... No niech będzie ta emeczka. Oj, ale tania, nie, to jednak nie. To ten digielek do was poleci. O, no ten digielek do was poleci, więc zostawiajcie komentarze. 30 zł, więc całkiem spoko. No i wymogi klasycznie, komentarz, łapeczka w górę, subik. No i musicie wbić na te dwie stronki, nie? Czyli na Hellcastika, gdzie dzisiaj będziemy sobie grać. I na Pirate Swapa, jak wam się już znudzi skin, który wypłaciliście z Hellcase'a, to... Na Pirate Swapie go sobie wymienicie i tutaj z moim kodem, czyli z kodem, twój kod, widzicie, Kebus, 35% bonusu do depozytu, więc naprawdę sporo. No i przy tradzie powyżej 150 dolków, 10 dolarów wpada dla was, także też jest to fajna opcja. No i masa skinów do wyboru, także jest z czego wybierać. Polecam. Linki, dwa macie w opisie do obu stron. To samo na ten sam kod na Hellcase, kod Kebus, 10% do depozytu oraz darmowe 70 centów na start. Także my już przechodzimy, F11, pełny ekran. No i przechodzimy do otwierania, bo... Nie, co ja gadam, otwierania do bitew, do walczenia. Przechodzimy do walczenia, bo... No dzisiaj wszystko powyżej 100 dolków, wszystko. Rozumiecie to, wszystko. Mamy skrzynki od rozumiem, przedziału cenowego od najwyższych. No w porządku. Chodzi oczywiście o jakby sumę bitwy, nie o skrzynki w bitwie, bo bym najprawdopodobniej zbankrutował od razu. Więc sobie dodajemy jakieś skrzynie i na początku zaczniemy sobie jakoś tak chillowo, lekko ponad stówkę. 129 dolków, ale dajmy na trzech graczy, żeby tutaj, no jakby to powiedzieć, za łatwo nie było. Żeby jednak ten dreszczyk emocji w nas... A wiecie, ja lubię bitewki, ja lubię ryzykować, dlatego na trzech sobie damy. Pewnie zagramy jeszcze dzisiaj na czterech, bo ja taki jestem właśnie. O, no i na przykład kosa leci ziomeczkowi, no i fajnie. Tego bizonka możecie wygrać, tam mogliście. Ty, ale odbijamy troszkę, nie jest źle. Jakbyśmy jeszcze takie z dwa lepsze trafy tutaj trafili, to byłoby spoko. No ale już może być ciężko. Żeby to dogonić. No to banger. No banger w pierwszej skrzynce mu dropnął. Także chwała za to, bot Fergus. Chyba zmieniam nick na Fergus. Kebus Fergus? No, nawet podobne. No nic. Mogę mu ścisnąć dłoń. Chociaż to bot. To mogę mu przesłać, nie wiem, kod jakiś dane. Uściśnięcia dłoni. W ogóle co ja gadam? Dobra, lecimy po prostu z następną bitwą. Bo tu trzeba być w gazie, tu nie ma co, nie ma czasu na gadanie, tu trzeba otwierać, trzeba kręcić. Znowu lecimy na trzech graczy, bo ja dzisiaj w to bardzo mocno wierzę, że bitwa na trzech graczy odda. Także sobie z tym właśnie lecimy, dodajemy sobie boty oczywiście i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Sobie wezmę łyczka wody. I leci... O, damn! AWP-a! Bum! Bum! Bum headshot! No i to jest proste. To jest po prostu bum w konkurencję. Bo zobaczcie, co się dzieje, no. No, opozycja w szoku, nie? Bum. Tak to się robi. Wiedziałem, żeby... Uuu, ile? Ty, wiedziałem, żeby na trzech graczy bitwy są po prostu tak OP. Zobaczcie ile... Dobra, patrz to teraz. 359 dolków ze 129, no razy 3, człowieku, proficik. Na luzaczku, człowieku. Lecimy dalej, zrobimy teraz na 4, bo już mi... Kurde... Woda sodowa? Dobra. Odwaliło mi po prostu. Lecimy na 4, dodajemy te boty, dawaj, póki nie ma Fegursona, czy jak on tam miał, to wygrywamy to. Nie no, oczywiście śmieję. Dobra, lecimy. Dawaj na czterech bitwę, jakbyśmy już to wygrali, to bym się chyba, nie wiem, zesrałbym się. No tutaj króluje Orin, no ale Wildfire, to nie ma co się dziwić, to dobry skinek. Fuchsia, nie? Fuchsia is now. No ale też nie najgorzej, tutaj ziomeczek zdecydowanie na prowadzeniu, ale poka to, człowieku!
100 dolków, ale bot Orin też to. O nie, nie zauważyłem tego. Nie. Kurde, nie widziałem tego, że on to dropnął. Co jest? Ej, to była mocna bitwa. 1000 dolków, człowieku. Ej, to była przemocarna bitwa. Robimy następną taką, bo mnie to podnieciło. Mocna była ta bitwa. Dlatego robimy następną na 4 graczy. Bo to jest to ryzyko, rozumiecie? To jest to ryzyko. Ale kurde, już mi tak dobrze poleciało, ale nie zauważyłem, że on kurde dropnął to samo i potem jeszcze te dwie kosy, no. Gwóźdź do trumny już te kosy były. Okej, okay, zaczynamy chyba nieźle. Tak jest, zaczynamy całkiem w porządku. Także fajnie, fajnie. Lecimy sobie dalej, no tu chyba nieco gorzej. No, zdecydowanie. Ale dobra, jeszcze dwie skrzynie. W zanadrzu. No tutaj niekoniecznie, niekoniecznie. I ostatnia skrzynka. No chyba niestety nie. Dobra, uspokójmy się trochę, zróbmy bitwę na dwóch graczy. Ale droższą. Zróbmy bitwę na dwóch graczy, ale droższą. O. O, taką sobie siekniemy. Taką sobie siekniemy, nie ma co. 138 dolków zostanie, to idealnie na jedną bitwę. Dawaj. Z Tomem gramy. Zobaczymy, czy Tom dobrym zawodnikiem jest. No póki co pierwsza skrzynia zdecydowanie. Tom nie jest złym zawodnikiem, nie ma co go lekceważyć. Tutaj podobnie. Tutaj wiecie. Gardy trzymamy oboje, jakieś tam lecą ciosy, ale no nie do końca, nie do końca się przebijam, bo to tutaj mi sierpa mi teraz. Trochę mnie boli, ale próbuję wstać. Tutaj wiecie, stagnacja, garda dalej i ostatnia skrzynka. No i kurczę, no ja mu jeszcze na koniec tam otarłem trochę, ale no niestety, no i 138 dolków zostało, także lecimy sobie z jakąś ostatnią bitewką, zróbmy sobie taką, wiecie, taką kurde, oj, nie chciałem tego kliknąć, ale muszę to klikać, bo mi scroll w myszce nie działa. Znaczy działa, ale tak kurczę, powiem wam, że mega średnio, denerwuje mnie to, muszę nową myszkę kupić. No ja wam skiny rozdaję, a na myszkę nie mam, rozumiecie to? Dobra, ile tam było? 138, nie? No to dajmy jakąś... O, 134, klasa na 4 graczy dajemy. I lecimy z tym, lecimy, nie ma co. Let's go. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to pyknie. Come on. Dobra. Podobnie mniej więcej wszyscy podobnie. Hyperbista robimy. W stat tracku. Kurde, faktory nie stat track. No niedobrze. Niedobrze. Ale dobra, ostatnia skrzynia wlatuje. Moi, może. No niestety. Dzisiaj byli lepsi. Ale jedną wygraliśmy, także nie ma tego złego. No i zapraszam was oczywiście na dwie stronki. Linki w opisie. I to tyle. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Yo.